Tak, każde zdarzenie związane z tworzeniem nowej rzeczywistości ma określoną ilość odważnych, mądrych ludzi, którzy wiedzą, jaką chcemy mieć przyszłość dla siebie, dla swoich dzieci. I taka grupa ludzi, zebrana w związku zawodowym Solidarność, w naszych tutaj zakładach pracy, Związek Solidarność Rolników Indywidualnych, to byli ludzie, którzy jeszcze przed czasem, kiedy 4 czerwca odbyły się te pierwsze wybory i ten wiatr wolności powiał w stronę Polski, no to tutaj u nas w Żarowie bardzo intensywnie działała Solidarność. To była ta historia z flagą na kominie, o której na pewno opowiadali ci, którzy brali w tym udział. Natomiast jeśli chodzi o moją osobę, to ja w czasie, kiedy rozpoczynała się transformacja rzeczywistości naszej, kiedy odchodziliśmy od komuny, od tych czasów nakazowych, od załatwiania wszystkiego, od załatwiania ubrań, załatwiania jedzenia, zakupów na kartki, przeszliśmy do momentu, w którym chcieliśmy powiedzieć dość. I wszyscy ci, którzy świadomie chcieli zmieniać rzeczywistość naszej gminy, zebrali się w 1988 roku w Komitet Obywatelski. To byli bardzo odważni ludzie, dużo ode mnie starsi, ale ja po pielgrzymkach wrocławskich, po tym przeświadczeniu jako dziecko Sybiraka, że wolność się nam należy i że nikt nie ma prawa zabierać wolności, oraz po tym Janie Pawle II, który mówił nam, że trzeba zmieniać oblicze tej ziemi. Ja wiedziałam, to brałam bezpośrednio. Ta ziemia, czyli moja żarowska ziemia, gdzie się urodziłam, gdzie mieszkałam, gdzie chodziłam do szkoły, gdzie po studiach wróciłam i zostałam dyrektorem szkoły, do której, w Mrowinach, do której chodziłam wcześniej. Ja wiedziałam, że to ja muszę się wziąć za to, że koniecznie trzeba zmienić oblicze tej naszej żarowskiej ziemi. I w ten sposób stworzyliśmy Komitet Obywatelski. Wspólnie właśnie z Solidarnością Rolników Indywidualnych, Solidarnością Zakładową. I my, przygotowując się do wyborów samorządowych, przygotowaliśmy się bardzo profesjonalnie, ponieważ obsadziliśmy wszystkich kandydatów spośród nas, którzy chcieli zostać radnymi. Pamiętajmy o tym, że w pierwszej kadencji samorządu terytorialnego było aż 22 radnych. Teraz jest ich tylko 15. Wtedy było nas 22 do wybrania i my zdecydowanie wygraliśmy wybory samorządowe. I w tym momencie zaczęło się konstruowanie naszego samorządu, bo samorząd to była na razie tylko nazwa. Co z tego wyniknęło, to dopiero się okazało teraz, kiedy już jesteśmy w zupełnie innym etapie. Co to znaczy być samorządowcem? Więc pierwsze rady wyglądały w ten sposób. Wybranych zostało 22 radnych i to byli radni tacy z bardzo różnych miejscowości naszej gminy. I mogę wymienić moich przyjaciół i seniorów z Komitetu Obywatelskiego i chcę wymienić, ponieważ z kim pracowaliśmy najpierw w Komitecie Obywatelskim, to byli prawie w większości już świętej pamięci panowie. Pan Roman Kaspura, pan Edward Sypniewski, pan Edward Nieradka, pan Jerzy Chodyniecki, pan Bolesław Rzeszowski. I oni stanowili taką podwalinę pod to, że my jako młodzi coś zrobić z tą rzeczywistością. I wtedy ten Komitet Obywatelski właśnie wytypował kandydatów do radnych, na radnych, wygraliśmy te wybory, no i przejęliśmy władzę. Początki były przezabawne, oryginalne, nietypowe, bo stwierdziliśmy, ja wtedy miałam 32 lata i byłam starszą osobą w grupie tak zwanej zarządzającej, bo ci moi panowie to byli mentorzy wspierający, oni nie kandydowali, ponieważ ja się dostałam do Rady Miejskiej. No to postanowiłyśmy z Anią Stec, że no trzeba wybrać, kto będzie burmistrzem. Nagle się okazało, że trzeba wybrać burmistrza, że to już nie będzie pan naczelnik, że będzie pan burmistrz. I wówczas wpadłyśmy na pomysł, że może to być ktoś młody, jakiś odważny młody chłopak. I wtedy solidarnościowcy z Kalna powiedzieli, że jest taki chłopak, się nazywa Zbyszek Chlebowski. On jeszcze kończy studia teraz, ale to jest porządny chłopak.
Więc my z Anią, moim czerwonym starym maluchem, pojechałyśmy do niego do domu, on kończył swoją pracę magisterską i zaproponowałyśmy, on dostał się do rady jako radny. Czy on by nie był zainteresowany pozostaniem burmistrzem? No wiele się nie zastanawiał. Zwracam uwagę na to, że on miał 26 lat, ja jako osoba starsza miałam 32 lata. Dobrali się jeszcze do tego ścisłego zarządu, dobrały się dwie osoby. My wybraliśmy jako rada panią Lilę Gruntkowską jako sekretarza miasta gminy Żarów oraz burmistrz Chlebowski wybrał sobie na zastępcę pana Leszka Michalaka. To był nasz początek. I wiecie, wiesz na czym polega cała idea tego naszego samorządu i cały sukces ogromny? Na tym, że młodzi ludzie przejęli władzę w mieście i nie mieli żadnych kombatanckich wspomnień, żadnych układów. Oni zaczynali wszystko od początku. Chlebowski z Michalakiem w gumiakach chodzili po polach, bo się okazało, że naszą gminę zwodociągowane są tylko trzy wsie, a wody ludzie mieli ze studni, raz mieli, raz nie mieli. Zaczęli planować rzeczywistość tego naszego miasteczka i wsi i oni nie wiedzieli, że nie można, że się nie da. Oni wiedzieli, że muszą coś zrobić. I to jest piękne w młodości, że nie obawia się niczego, bo jeszcze niczego w życiu nie miała okazji wchodzić w żadne relacje, ustalenia, konotacje. Oni wiedzieli, że trzeba coś robić. Pani sekretarz tworzyła statut gminy. Zrobiliśmy oczywiście komisję, razem pracowaliśmy. Spotykaliśmy się jako rada co 2 tygodnie. W różnych miejscach naszego miasta, bo nie było sali żadnej. Już o naszym gimnazjum nie wspominając, które powstało dużo później. I tworzyliśmy prawo. Tworzyliśmy komisję. Komisje były na dzisiejsze czasy bardzo śmieszne, ponieważ na przykład była komisja mieszkaniowa, która z panią Cecylią Mechową na czele chodziła po domach sprawdzać, w jakich warunkach ludzie żyją. Dzisiaj to nie do wyobrażenia, ale wtedy myśmy chodzili i sprawdzali, czy tej rodzinie trzeba dać mieszkanie, czy tamtej. Była komisja do spraw handlu. Pan Leszek Buchowski chodził po sklepach i sprawdzał, jak handel w Żarowie funkcjonuje. I tak dalej, nie chcąc brnąć w szczegóły. Robiliśmy coś na wyczucie, na potrzebę. Wiadomo było, że trzeba zrobić nowe oświetlenie i w mieście, i na wsiach. W ogóle dzisiaj niewyobrażalne w dobie telefonów komórkowych, że u nas w Mrowinach były 2 telefony na wsi, u sołtysa i w szkole. Żeby zadzwonić po pogotowie, trzeba było czasami budzić pana sołtysa. I to były takie czasy, że telefon to było dobro. Ja będąc już przewodniczącą rady, czekałam 2 lata, tak króciutko, tylko 2 lata, bo niektórzy 10, żeby mieć w domu telefon. Jako osoba prywatna i funkcyjna, bo trzeba było czasami do przewodniczącej rady zadzwonić. Przewodnicząca rady miała dyżury, przychodzili ludzie z różnymi sprawami osobistymi. Zaczął funkcjonować zupełnie nowa instytucja jako ośrodek pomocy społecznej. Ania Stec była jego pierwszą małecka, wcześniej, później wyszła za mąż i Ania Stec została kierowniczką pierwszą ośrodka pomocy społecznej. I to się dopiero wszystko tworzyło, zaczynało i myśmy mieli każdy z nas radnych miał taką szarą książeczkę jak zeszyt i to była nasza taka książka, jak się nie wiedziało, jakiegoś zwrotu nie rozumiało, przecież tam wśród nas prawnikiem była tylko pani Gruntkowska, a myśmy wszyscy czytali tą ustawę o samorządzie terytorialnym z 8 marca i myśmy się uczyli tego, jak powinien wyglądać samorząd i myśmy go tworzyli. I pierwsza kadencja, i druga kadencja, i trzecia, bo przez 3 kadencje byłam przewodniczącą Rady Miejskiej, wybierała na przewodniczącego Rady, wybierali zawsze wtedy radni i tak jest do dzisiaj. No i już na 4. kadencję nie mogłam być przewodniczącą rady ani nawet radną, bo się okazało, że dyrektor szkoły nie może pełnić funkcji. No ale te 12 lat ciężkiej pracy to był zachwyt na tym, jak zmieniać rzeczywistość i nam się to udawało. To było niesamowite. Szpital,
remontowaliśmy. Zakłady pracowały bardzo intensywnie i krach nastąpił w momencie, w którym oczywiście zostały zlikwidowane i szamotownia. Znaczy całkowicie nie, no ale kiedy ogłoszono upadłość tych firm zarządzanych z Warszawy, no i wtedy były bardzo trudne czasy. Wtedy wymyślili tą strefę, to wtedy miało być centrum takie, gdzie będziemy rozwijać swój przemysł. Jeszcze nic nie wiedzieliśmy, co to ma być, ale tak naprawdę bardzo dobrze weszliśmy w Wałbrzyską strefę ekonomiczną i rozpoczęła się u nas ta podstrefa. I kiedy od momentu, w którym było 30-40% bezrobocie, nagle, kiedy zaczęły wchodzić, bo to jest olbrzymi skrót. Ja wiem, że przez pierwsze 12 lat to było do 2002 roku, to było taka walka o ogień, walka o to, żeby w naszej gminie było jak najlepiej. Budowa oczyszczalni, jakie to było wydarzenie. Gdyby nie oczyszczalnia, nie mogłaby powstać strefa. Od oczyszczalni się wszystko zaczęło. Ona została oddana w 1998 roku i to było dla nas wielkie wydarzenie, bo to było połączone też z Jaworzyną i do dzisiaj jest śląską, jako dwie gminy. I to był początek tego, że myśmy mieli do zaoferowania właśnie oczyszczalni i że mogły pojawiać się kolejne firmy. Najpierw jeszcze poza strefą Termafelex powstał. Każda pojawiająca się nowa firma, już teraz to możesz sam jako światły i mądry człowiek obejrzeć, ile tam jest i dowiedzieć się, ale dla nas każdy pojawiający się inwestor, każda kolejna firma to był jeden wielki zachwyt. Kiedy pojechaliśmy na pierwszą w życiu wycieczkę na zaproszenie, taką wyprawę do Zybach w Niemczech, gdzie nasi partnerzy wykupili kamieniołom, który tam jest w tej chwili koło Łażan i on już został sprzedany, ale zaprosili nas do Niemiec. Myśmy pojechali do Niemiec polonezem prowadzonym przez pana Chlebowskiego. Jechał Leszek Buchowski, Lila Gruntkowska, ja i tłumacz. Jechaliśmy na wyprawę tym polonezem około 12 godzin. Dojechaliśmy. Zebach jest niedaleko Baden-Baden. I dlaczego mówię o Baden-Baden? Bo w Baden-Baden, oczywiście ja swoim niemieckim jako takim, zachwycałam się szkołą podstawową, która tam była. I dyrektor zrozumiał, że ten zachwyt mój wiąże się z tym, że my będziemy budować szkołę. I miał rację, bo my dostaliśmy od niego w prezencie projekt szkoły, w której właśnie było takie patio. Tylko, że tam patio nie służyło tak jak u nas do zieleni, ale oni mieli to jako taką jak gdyby aulę. W środku robili występy, jakieś tam te apele. Ale myśmy przywieźli ten projekt i wtedy poprosiliśmy, załatwił to wszystko burmistrz, wiceburmistrz, pani Gruntkowska, żeby rozpocząć projektowanie tworzenia nowej szkoły. Tu był goły po prostu plac. I budowanie gimnazjum zajęło nam dużo czasu, bo decyzja zapadła w 1995, a do szkoły tej weszliśmy tutaj w 2002 roku. Najpierw była budowa etapami. Firma Profil i świętej pamięci już pan Kocoń, oni robili nam tutaj całą stolarkę i nasze patio budowali. I zbudowaliśmy tutaj na tym placu, na osiedlu, najpiękniejszą szkołę. Dla mnie jako dyrektora zawsze mówię, że to najpiękniejsza szkoła w Europie. I kiedyś pani profesor Dzierżgowska, która odwiedziła tę szkołę, powiedziała, że jest to szkoła jedyna, jakiej ona jest, której tak pięknie pachnie, jest tyle zieleni. I tę szkołę oddaliśmy na zasadzie takiej, że nie było jeszcze basenu, nie było jeszcze hali sportowej, a budynek dydaktyczny został oddany. Bo był jeszcze taki moment tak zwanej, była reforma i powstały gimnazja. I pierwsze gimnazjum zaczęło się w 1999 roku i ono było w trzech budynkach na ulicy Armii Krajowej 15,
na 58 Armii Krajowej. I jeszcze gdzie był trzeci budynek? Chyba na sala gimnastyczna tam na dole w tej chwili, gdzie są firmy tam na Zamkowa, jaka to nie jest Zamkowa, jaka to ulica? Sportowej, na Sportowej. I dzieci były z naszej placówki stąd przez Żarów autobusem wożone na WF tam na koniec miasta, ale mieliśmy już tą szkołę i powiem tak, wielu ludzi się przyczyniło dobrych do faktu, że ona wygląda teraz jak tak, jak wygląda i wszyscy się pytają, czy to w tamtym roku, czy kilka lat i kiedy myśmy ją budowali. A myśmy ją budowali właśnie wtedy i to w 1995-2002 i ta szkoła piękniała wraz z wzrostem dobrobytu naszej gminy, bo po kolei tworzyła się właśnie hala sportowa, orliki, powstawał basen. To wszystko spowodowało, że ten kompleks wygląda tak, jak wygląda i służy nie tylko dzieciom naszej gminy, ale też mieszkańcom. Teraz jak zrobiliśmy termomodernizację na 1 maja, mamy drugi obiekt, gdzie dzieci klas 1-3 są. I to wszystko się wzięło z czegoś, z tych decyzji odważnych, w których nie było, były sytuacje, że się okazywało, że jesteśmy zadłużeni, że nie mamy na ZUS, na trzynastki, ale jakoś to się tak wszystko poskładało dzięki pracy, uczciwej pracy, że te długi udało się nam sprzedawać, przychodziły coraz nowe firmy, podatki były coraz więcej, większe, zniknęło bezrobocie i zaczęliśmy funkcjonować jako takie miasteczko, w którym ludziom się żyje tak jak na wsi, bo się żyje bezpiecznie. Od Uniwersytetu Trzeciego Wieku do przedszkola w naszych przedszkoli w Żarowie, my się tu znamy od kilku pokoleń. I to daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, że czy nasz cmentarz, czy nasze w tej chwili centra handlowe, to wszystko w tej chwili pracują ludzie z naszego terenu. Stworzyliśmy sobie taką gminę, w której nie dość, że żyje się dobrze, bezpiecznie, jeszcze jest wszędzie blisko. Mieliśmy na przykład taką sytuację, że jeden z rodziców, bardzo dużo rodzicom, bo mi najlepiej i najłatwiej mówić o szkole, bo to jest moje życie całe zawodowe, pracował w Ikei i tam były za wysokie drzewka i zakazali mu, on był w jakiejś tam obsłudze pracował, żeby wywieźć to, usunąć gdzieś na wysypisko. A ja w czasie, kiedy to gimnazjum wyposażaliśmy, zrobiliśmy taką akcję, podziel się z nami swoimi książkami. Kto miał zbędne książki, myśmy przecież nie mieli książek na bibliotekę prawdziwą, to ludzie przynosili do nas książki. Zapełniała się biblioteka. Niektóre były dobre, niektóre już zużyte, ale mieliśmy książki. Później druga akcja, podziel się z nami swoimi kwiatkami. Przynosili ludzie takie właśnie z bloków już wyrośnięte kwiaty i one zaczęły, przepraszam, i one zaczęły upiększać nasze patio. Ale wracając do pana z Ikei, przyjechał i mówi tak, że każdy mu wyrzucić takie drzewka, ale czy one by się tu do nas nie nadawały do patio? To ja na to, jak na lato. Zachwyt totalny. I pan był na... Ja w tej chwili nie chcę przekręcić nazwiska i nie powiem, jak się nazywał ten pan, ale wdzięczna mu jestem całe życie ze względu na to, że dzięki niemu przyjechały 3 ciężarówki leżących w takich dużych pojemnikach i zabezpieczonych 6 drzew. I te drzewa stanęły u nas. One były o 2/3 niższe niż są w tej chwili. Ale tylko my mamy drzewa, które stoją w patio i w które dzieci mają możliwość spędzać, pada deszcz, pada śnieg, dzieci mogą iść do patio i spędzić sobie czas, usiąść w miejscu, gdzie jest bardzo dużo tlenu.